to już inne spotkanie, grupa trzecia, Kamerun kontra Egipt. Kamerun 5 razy z rzędu w finałach Mistrzostw Świata, faworytem tego spotkania. Jak wyglądała sytuacja w grupie? Kamerun miał 20 punktów, Egipt 16, ale 19 punktów miało Wybrzeże Kości Słoniowej, które na wyjeździe grało w Sudanie, a więc aby być pewnym awansu, Kameruńczycy po prostu musieli to spotkanie wygrać. I atakowali od początku. Nieposkromione lwy ostrzeliwały bramkę Essama El Hadriego. Rzut rożny dla drużyny gospodarzy. Niezwykle ekwilibrystyczny sposób starał się uderzyć tę piłkę kapitan drużyny Kamerunu Rigobert Song, który już był na 3 mistrzostwach świata. Tym razem się jednak nie udało. 21 minuta. To była gra praktycznie do jednej bramki. João Makoun z lewej strony, dośrodkowanie w pole karne i co uderzenie prostym podbiciem. 1-0 dla gospodarzy. Mniej znany piłkarz Rudolf Douala, do tej pory pozostający w cieniu swoich bardziej znanych kolegów Eto'o, Wome, Olembe, Makuna czy Rigoberta Songa. Teraz to on wydaje się być zbawcą drużyny gospodarzy. To już fragmenty drugiej połowy spotkania. Niezwykle groźnie była pod bramką Essama El Hadriego. Bramkarz drużyny Egiptu do spółki z Abdelem Zarem El Saką poradził sobie jednak, wybijając piłkę zmierzającą w lewy górny ruch jego bramki. Egipt wygrał spotkanie z Kamerunem na własnym boisku. Tutaj jednak ograniczał się tylko do kontr Achille Weboh. Już na narożniku pala karnego, mocne uderzenie i po raz kolejny Essam El Hadri może wykazać swoje umiejętności. Podnosi tam ręce Weboh, że stał przy lewym słupku zupełnie niepilnowany, że może do niego trzeba było zagrać tę piłkę. Dośrodkowanie Ahmeda Hassana pokazują, że był spalony Kameruńczycy, ale nie wędruje do góry chorągiewka. Popatrzmy, wściekły Hamidou Souleymanou. Do końca jeszcze nie wiadomo, czy gol uznany, czy nie. Cieszą się Egipcjanie, a więc bramka zaliczona. To była 80. minuta. Popatrzmy, kto miał w tym sporze rację. Rzut rożnego najpierw Tarek El Sayed. I nie było na pewno spalonego. Raymond Kalas zupełnie spóźniony, zostawił za plecami piłkarza Egiptu. A tutaj jeszcze szansa w końcówce. Jakżeż można było tego nie strzelić? Po rzucie rożnym Salomon Olembe przenosi piłkę nad poprzeczką. Zobaczmy. Zbyt nerwowo. Jeszcze rzut rożny. Raymond Kala także nie potrafi pokonać Essama El Hadriego. Prawdziwa kameruńska nawałnica w ostatnich 10-15 minutach, doliczonych aż 7 minut przez arbitra. Rigobert Song po raz kolejny próbujący uderzać przewrotką. Było jednak tam zbyt gęsto, aby znaleźć miejsce na oddanie dobrego strzału. Jeszcze rezerwowy Daniel Kome. Wszystko to w polu karnym, już nawet nie na 20 metrze, ale w 16. Atomowe uderzenie Pierre'a Vome. Ale skutecznie i szczęśliwie bronią Egipcjanie wyniku, który tak naprawdę jest korzystny tylko dla graczy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. I znów piłka jak bumerang powraca w pole karne. Ogromne zamieszanie. Pada jeden z graczy drużyny Kamerunu, Alium Saidu, i jest rzut karny dla gospodarzy. 96. minuta spotkania. Do piłki podchodzi Pierre Wome. Czy da awans drużynie Kamerunu? Nieposkromione lwy Afryki. Wome, słupek! Tragedia obrońcy Kamerunu. Wprawdzie tam jeden z graczy wbiegł szybciej w pole karne, ale nie ma powtórzenia jedenastki. W meczu Kamerun-Egipt mamy remis.